Dałem chłopu kafla, a oddał mi 5 zł. Nie denerwuj się! Tutaj sobie miauczy. Miał 2 kleszcze, więc jutro do weterynarza z nim pojadę. Proszę cię, zamknij łeb! No i chuj. No niestety Leoś dostanie karę. Ja nie wiem, co mam mu zrobić, żeby mi nie uciekł, no. Jest tak wstyd przed sąsiadami. Ja codziennie chodzę i wychodzę na idiotę, nie? Raz ci może kot uciec, dwa. Ale codziennie 3 razy chodzi się pytać: siemano, jest może u was mój kot bengalski? Zamknij ryj! Debil to jest. Zamknij łeb! Dupę utkaj. Wy myślicie, nie no, boi się, nie, on tak cały dzień. To trochę inaczej miauczy. Ciekawe, czy dobrego kota kupiłem. Jak się zaraz okaże, że to nie Leoś, to głupio mi go będzie wyrzucić. Dobra, będziesz robił za Leosia w razie czego, jak nie jesteś Leoś. No. Jadę do domu, jadę. Proszę cię, proszę cię, daj mi żyć. Proszę cię, kurwo, daj mi żyć. Zniszczyłeś mi życie. Jesteś najgorszym chujem, jakiego znam. Uciekasz, kurwa, miauczysz, drapiesz, kurwa, niszczysz. Obrażasz się. Miałeś 2 kleszcze. Uspokój się. Uspokój się. Proszę, uspokój się. Nienawidzę go. Ten kot mi życie zniszczył. Ostatnie 2 tygodnie, kurwa, to udręka, kurwa. Chodzę, szukam, kurwa, proszę go. Zamknij ryj! Zamknij się!